Pierwszy set pokazał, kto będzie rządził w tym spotkaniu. Rzeszowianki cały czas prowadziły i drużyna z Radomia nie potrafiła zmienić obrazu spotkania. Developerz wygrał pierwszą partię 25 do 16. W drugim secie Radomianki podjęły walkę. Leklerk Radomka nawet prowadziła i miejscowe miały problemy z odrobieniem straty. Developerz przełamał jednak mniej doświadczone rywalki, a w końcówce zdobył wyraźną przewagę. Rzeszowianki zwyciężyły 25 do 18. Zespół z Radomia walczył też w trzeciej partii, ale odstanął 11 do 10. Dla gospodyń podopieczne Lorenzo Micheliego miał już wyraźną przewagę. Deweloper wygrał trzeciego seta 25 do 16 i cały mecz 3 do 0.